Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Ostatni odcinek wzbudził naprawdę sporo emocji, ale zaczynamy jednak od pytania, które zostało mi zadane dzisiaj na ulicy o pochodzenie słowa konklawę. Otóż najpopularniejsza teoria, którą do znudzenia będziemy słyszeli w najbliższym czasie, wiąże to słowo z łacińskim cum clave, czyli pod kluczem. Ale to nie jest precyzyjna teoria. W rzeczywistości powinniśmy je wiązać raczej z rzeczownikiem konklawę, które oznacza po prostu zamknięte pomieszczenie, w którym kardynałowie przebywają. Skąd więc powiązanie z kluczem? Prawdopodobnie wzięło się z XIII wieku, kiedy po śmierci papieża Klemensa IV nie wybrano nowego papieża przez aż 3 lata. I po to, aby zmotywować kardynałów, faktycznie zamknięto ich pod kluczem, ale oprócz tego pozbawiono ich bieżącej wody i żywności. A jak to nie pomogło, to w końcu rozebrano dach, aby deszcz ostatecznie zmotywował kardynałów, co się udało, dlatego że wybrano w końcu nowego papieża Grzegorza X. Sporo emocji wywołał celibat, ale należy pamiętać, że on nigdzie nie jest bezpośrednio nakazany przez Biblię, a został wprowadzony później jako nawiązanie do tradycyjnego bezżeństwa Jezusa, świętego Pawła czy Jana Chrzciciela. Mało tego, w Biblii możemy nawet odnaleźć fragmenty, które pośrednio dopuszczają małżeństwa wśród księży. Na przykład w liście świętego Pawła do Tymoteusza, gdzie możemy przeczytać: biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, i chwilę później, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Ale już bardzo szybko, bo od około IV wieku możemy zauważyć powolne wprowadzanie celibatu, co szło niezwykle opornie. W Polsce na przykład udało się dopiero około XIII wieku. Oczywiście później możemy znaleźć wiele przykładów łamania celibatu, nawet na najwyższych stanowiskach. Uwzględniając na przykład zdanie niektórych historyków, którzy twierdzą, że XVI-wieczny papież Juliusz III permanentnie łamał celibat i to nawet z osobami własnej płci. Ostatnie pytanie pochodzi od Tadzia Rła, który pyta: czy planując imprezę w najbliższy weekend mogę zastąpić kasztany żołędziami? Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, dlatego że kasztany zostały wybrane dlatego, że są małe i łatwo mieszczą się w ustach, dzięki czemu przyjemnie zbiera się je nago na czworakach, co według przekazów dworskich bardzo podobało się zgromadzonym na imprezie gościom. Więc życzę Ci dobrej zabawy, no i do zobaczenia we wtorek.